Dzisiaj ci opowiem o moim starym toksycznym nawyku, przez który straciłem bardzo wielu znajomych i musiałem się nauczyć trudną drogą, że ten nawyk jest zły i trzeba się go wyzbyć. I jest to plotkowanie, ale nie takie plotkowanie, że ktoś cię spyta, jak tam u osoby X i ty powiesz dobrze, tylko plotkowanie, czyli mówienie źle o innych, czyli obgadywanie innych. I dlaczego to jest takie złe? Po pierwsze, atmosfera spotkania z osobą robi się negatywna, bo gadasz o negatywach. Po drugie, obraz tej osoby, którą obgadujesz, w oczach tej osoby, z którą rozmawiasz, robi się negatywny, przez co ta osoba też podświadomie zaczyna mieć jakiś uraz do tej osoby. I po trzecie, jak to wszystko wyjdzie na jaw, to robisz z siebie po prostu idiotę. I zazwyczaj jeszcze, jak ta osoba się dowie, że ty o niej źle gadasz, to człowiek ma tendencję do samoobrony, czyli się wypiera tego, że takie stary nie chciałem, nie to miałem na myśli i się tłumaczy. Więc to są naprawdę nieprzyjemne sytuacje, których trzeba po prostu unikać. Więc jeżeli masz do kogoś jakąś urazę, ja mam taką zasadę. Jeżeli ja chwalę ludzi, to chwalę publicznie, niech każdy wie, jaka ta osoba jest zajebista. Ale jeżeli ktoś zrobił coś złego, to ja naganiam osoby na priv po prostu, w prywatności. Czyli jeżeli nie siedzi mi zachowanie danej osoby, to ja mu to powiem w twarz, ale w prywatności, jakby poza kimkolwiek, nie? Więc rozważ sobie to, testuj tą metodę i przestań mówić źle o innych ludziach. Mów jedynie w superlatywach, a naganiaj po prostu na priv. Dawaj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Łapa subiku, udostępnij. No i do następnego.